do wszystkich terapeutów, coachów, mentorów. Dawno, dawno w tych bajkach La Fontaine'a, potem Mickiewicz o tym pisał, o wdzięczności, że wdzięczność występuje bardzo rzadko, że zazwyczaj to ten chłop ma do czynienia z żmiją, którą obudził do życia i ona go atakuje. Dlatego informuję cię, nigdy nie oczekuj wdzięczności od klienta. Wdzięczność jest to taka emocja, która wcale nie jest przyjemna. Wcale nie jest przyjemna. Bo jeżeli ktoś ma mieć poczucie wartości, to wcale ma nie odczuwać wdzięczności. Bo w każdym razie na tym poziomie, na którym wychodzisz z twojego gabinetu. Dlatego pamiętaj, pamiętaj. Najważniejsze, bierz skóry.